Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wymieniać kompakt WC. No jak wszyscy wiemy z doświadczenia, z życia, no przynajmniej raz w życiu przychodzi taki moment, że no, jesteśmy zmuszeni wymienić rodzinny tron, który no, nie spełnia już, można powiedzieć, swoich funkcji. Także jak powiedziałem, dzisiaj będę wymieniał WC Compact u pani. Generalnie ten kompakt no, jako tako wyglądał, tylko polegał dowcip cały na tym, że tą wodę spuszczał w ten sposób, że nie wpychał do kanalizacji, jakby to nazwać, całej zawartości tego, co się zostawia po sobie. Także no, niby się wodę spłukiwało, ale trzeba było miską czy wiaderkiem spłukać, żeby to wszystko wypchnęło do kanalizacji. Także no już, krótko mówiąc, no, nie spełniał swojej roli ten nasz tron. Także tutaj, zresztą ten kibelek był już dość wiekowy, produkcji chińskiej. Także no, rewelacji nie było. Pani powiedziała, że zda się na mnie, żeby kupić porządny kibelek i tak też zrobiłem. Kupiłem już, można powiedzieć, nowoczesny, bezkołnierzowy, czyli łatwiejszy w utrzymaniu czystości. Nie ma tego rantu w koło, gdzie się zbiera największy brud, najwięcej bakterii. Te bezkołnierzowe no, sprawdzają się, ładnie wyglądają. No ale tutaj nie chodzi o to, żebym reklamował, no każdy ma swoje gusta, swoje oczekiwania. Także dzisiaj moi drodzy obejrzycie, jak wymieniam całą tą muszlę, cały ten kompakt WC, no i jako bonusik tam króciutko na koniec wymieniłem klamkę, bo była klamka stara, z dwóch stron z klamką, a pani chciała, żeby jej założyć z jednej strony klamkę, a z drugiej gałkę, żeby od zewnątrz nie można było otwierać drzwi, bo podobno ktoś tam chodził sobie po korytarzach, łapał za klamki, sprawdzał, czy drzwi nie domknięte. Takie zabezpieczenie, to jest taki drobny bonusik, taka drobna pracka dodatkowa. Ale głównym bohaterem jest nasza muszla. Do oglądania oczywiście z tej wymiany Was serdecznie zapraszam. No i jak zawsze komentujcie, lajkujcie, łapkę w górę, łapkę w dół, jak się komuś nie podoba, bo nie wszystkim się może podobać to, co robię, jak robię. No. Także no, cóż tu więcej dodać. Chyba pozostaje mi tylko zaprosić Was już za tydzień do następnego vloga z mojej pracy. Także miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć! No hej, cześć, witam Was. No, moi drodzy, dzisiaj jedziemy sobie wymienić kibelek, bo tam jest WC Compact produkcji chińskiej, taki już no, trochę wiekowy, że tak powiem. I on no, niby teoretycznie działa, teoretycznie, bo nawet powiem Wam, że nawet spuszcza wodę i tutaj tutaj jest cały haczyk właśnie, bo mimo, że się spuści całą zawartość pojemnika na wodę, to ta woda no, zlatuje po ściankach, tam w muszli, ale całą zawartość zostawia, czyli podmywa, nie, że tak powiem, nie wpycha tej całej zawartości, czy twardej, czy nawet papieru, tak jak powinna, tylko po prostu bokami sobie takim lekkim strumieniem spływa. Lekkim strumieniem spływa, a całą zawartość zostawia w muszli. Także no, jak się domyślacie, mało komfortowe to jest, także
pani musi sobie tam, no nie dość, że spuszcza, jeśli już spuszcza tą wodę, to tak potem musi miską, że tak powiem, zlać, czy tam wiaderkiem. No i powiedziała, żebym kupił jakiś porządniejszy kibelek, taki, żeby już miała spokój, bo już ma dość tego kibla, co się wcale nie dziwię. Także kupiłem, mam tam na pace, kupiłem kibelek już taki nowocześniejszy, bezkołnierzowy. Te bezkołnierzowe, no, się sprawdzają, że tak powiem. Nie był najtańszy, no, ale pani mówiła, że tam ma być dobry, a nie tani, bo... No, ale, że gafę zrobił. Rozpocznij nagrywanie wideo awaryjnego. Kurczę. Ale bym się wpakował, na czerwonym świetle się wpakowałem. Nieźle. Także tak, wracając do tematu. Idziemy ten kibelek wymienić. Tam jeszcze klamkę, nie wiem czy to będę nagrywał, może i tak. Tak, jak i tam bonusik, klamkę wymienić, bo zakończono nagrywanie. Pani nie chce, żeby tam od zewnętrznej strony była klamka, tylko gałka, bo chodzą po korytarzach i naciskają klamki, próbują wejść do mieszkania i tak dalej, ale to taka mała dodatkowa robótka. Także cóż, jedziemy, kurczę, się zestresowałem, no, się zagadałem, zagapiłem i na czerwonym świetle wjechałem. Moja kulpa. Także jedziemy ten kibelek wymieniać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że też będę mógł nagrać. Także do zobaczenia na miejscu. No i ten kibelek mamy do demontażu. Tu oczywiście zamknąć wodę. Jak widzicie, no woda zlatuje, ale no, nie spukuje wszystkiego. Zawór jest oczywiście, znaczy same pokrętło jest ułamane. Tutaj pani powiedziała, żeby na razie zaworu nie wymieniać, czyli zamknę, bo zawór generalnie zamyka, ale trzeba jakimiś obcążkami przekręcić, żeby można było zamknąć, bo te pokrętło plastikowe było i po prostu się wyłamało, ale mówiła, żeby na razie zostawić, to zostawiłem. Czyli wodę spuszczamy ze zbiornika. Ten dekiel trzeba oczywiście zdemontować. Woda nie leci, czyli można demontować zbiornik. Oczywiście najpierw odkręcić wężyk. Wężyk będziemy wymieniać, bo już stary, sztywny był, także no, mógł w każdej chwili szczelić. To wężyk tutaj założę nowy. No i teraz od spodu odkręcam śruby. Tu jak widzieliście od góry, te śruby były plastikowe, ale w tych chińskich spłuczkach to standard. No chyba w tych nowszych teraz są metalowe, ale w tych starych były plastikowe nakrętki, plastikowe śruby. On zawsze troszkę wody poleci. Można to co prawda wybrać szmatką, ale tutaj było tylko na dnie, także nie ma aż takiego problemu. No i zbiornik mamy zdemontowany. Teraz możemy się brać za demontaż całej muszli. Tutaj nożykiem w koło ścinam silikon stary. Muszla praktycznie tylko na tym silikonie się trzymała. No i muszlę mamy zdemontowaną. Oczywiście odstawiamy na bok. Potem to się wyniesie.
No i tutaj trzeba oczywiście wszystko obczyścić, ten stary silikon ściąć w miarę możliwości, ten kamień, który został na płytkach, tak przygotować pod montaż nowej muszli. Starą uszczelkę, która też tak już nie do końca trzymała, oczywiście wyrzucamy, tu założymy nową uszczelkę wargową. Są specjalne uszczelki, później Wam pokażę, tak zwane wargowe, które na rurę 110 pasują i mają wydłużone te wargi, które ładnie wpasowują się do odpływu muszli. I tutaj właśnie w koło trzeba dokładnie obczyścić w kielichu to miejsce na uszczelkę, żeby ta uszczelka ładnie przylegała. To miejsce na uszczelkę musi być dokładnie wyczyszczone, no tam nic nie może być, bo ta uszczelka potem może nie trzymać, może przepuszczać. No i bierzemy teraz nową muszlę. Oczywiście na razie bez uszczelki przymierzymy pod, ustawimy tak, zaznaczymy gdzie wiercić, żeby uchwyty do muszli przywiercić. Czyli na razie wszystko bez uszczelek na sucho. Czyli ustawiamy muszlę tak, jak już ma docelowo stać. Tam wsuwamy w tą rurę, ale tak mówiłem, bez uszczelki. Na razie to jest niepotrzebne, wygodniej jest ustawić, zaznaczyć. I ołóweczkiem zaznaczamy tutaj w tym przypadku krańce właśnie podstawy stopy muszli. I tutaj macie uchwyty, które są schowane pod muszlą, to bo w większości muszli jest tak, że się od góry stopkę przykręca do podłogi. Tutaj jest inne rozwiązanie, tutaj całe uchwyty schowane są pod muszlą. Teraz mamy zaznaczone krańce muszli i tam około centymetra muszą być odsunięte od tego punktu, które zaznaczaliśmy. Tu jeszcze zaznaczamy ołówkiem, gdzie będą otwory od tej muszli, żeby mniej więcej na środku zaznaczyć, przykręcić te uchwyty. I tutaj zaznaczamy ołówkiem punkty, w których będziemy wiercić. Trzeba tutaj pamiętać, żeby właśnie zostawić odstęp, żeby te uchwyty ładnie pod muszle weszły, że potem, no bo jak się za blisko da, to się po prostu muszli nie postawi, bo będą przeszkadzały. A jak mamy zaznaczone, możemy wiercić najpierw jakimś cieńszym wiertełkiem, na przykład szósteczką, robimy otwory prowadzące. Zawsze w płytkach delikatnie najpierw zacząć nawiercać, żeby tą płytkę przewiercić, później można bardziej docisnąć. Jak mamy zrobione te otwory prowadzące, bierzemy wiertło docelowe. No, w tym przypadku, gdzie ja miałem, były kołki dwunastki, czyli wiertło dwunastkę bierzemy. Przeważnie są dziesiątki. Zdarzają się ósemki, no ale tutaj była dwunastka i tu, gdzie wierciliśmy szósteczką, rozwiercamy do otworu 12. Kołeczek
i drugi otwór. Kołeczek dobijamy. Teraz ten pył po wierceniu oczywiście obczyszczamy to wszystko, żeby pod muszlą było czysto. No i teraz możemy przykręcać uchwyty do muszli. Na początku, żeby szybciej było, można śrubokrętem, akurat w tych śrubach było miejsce na śrubokręt. Ja tu co prawda, potem kluczem, ja tu co prawda nie wziąłem, bo nasadowy klucz z grzechotką o wiele szybciej by poszło, akurat nie wziąłem, tylko wziąłem płaskie klucze, także śrubokrętem dokręciłem ile mogłem i resztę już dokręcałem kluczem płaskim. Ale mówię, równie dobrze można nasadowym z grzechotką, wtedy jest wygodniej i szybciej. I dokręcamy już te uchwyty do oporu, żeby się nie przesuwały, nie przekręcały. No i teraz drugi dokładnie tak samo. Jak mamy już uchwyty przykręcone, tu od razu przykręcę do zaworku nowy wężyk, żeby po prostu wygodniej, póki nie ma spłuczki zamontowanej, bo jak widzieliście, tam mało miejsca jest, także wężyk do zaworku sobie od razu przykręcę nowy. I kluczem dokręcamy oczywiście, żeby nie było żadnych wycieków. No i tak wężyk gotowy już mamy. Widzicie, jest różnica. Giętki jest miękki, bo tamten był sztywny, także już pora było na niego. Tutaj czyścimy wszystko ładnie i będziemy mogli, no oczywiście, założyć uszczelkę i założyć już muszlę i ją przykręcić. I to jest właśnie ta nowa uszczelka wargowa. Widzicie, ona tutaj idealnie wchodzi w to miejsce, gdzie była zwykła uszczelka. I ma większe te wargi, także ładnie przylega do muszli. Tylko należy pamiętać, żeby ją dobrze w tym miejscu na uszczelkę ułożyć, żeby podczas wkładania muszli, żeby po prostu ona nie wypadła. I tutaj na przykład mydłem w płynie obsmarować tą uszczelkę, wtedy ma ten poślizg i wchodzi bez problemu i jest pewność, że nie wyciągnie tej uszczelki, nie wepchnie do środka przy zakładaniu muszli. No, jak muszlę mamy już obsadzoną, to oczywiście tu jeszcze przetrę, bo żeby no, potem nie skręcać już na brudne, bo gdzieś tam łapkami
popacałem. No i teraz możemy przykręcić właśnie do tych uchwytów. Jak widzicie, tutaj z boku jest śruby, które przytwierdzą tą muszlę do podłoża. I tutaj śrubokrętem krzyżakowym do oporu śmiało dokręcamy tą muszlę z jednej i z drugiej strony. Z drugiej strony oczywiście musiałem wziąć krótszy śrubokręt, bo ten duży był za duży, takim małym kurdupelkiem, korniszonkiem to dokręcamy. Mamy dokręcone, zakładamy zaślepki. Teraz kawałek dekturki ja zawsze bynajmniej kładę na muszlę przy uzbrajaniu, że tak powiem, spłuczki, bo teraz będziemy montować spłuczkę. Czyli na tym kartoniku kładziemy całą spłuczkę, żeby no nie porysować tego kibelka. Oczywiście dekielek ściągamy. I tu mamy montaż śrub montażowych i śruby montujemy tak, najpierw metalowa podkładka, później taka czarna stożkowa i to wkładamy od środka, żeby śruba wyszła na zewnątrz. Jedną i drugą śrubę dokładnie tak samo robimy. I teraz uszczelka płaska gumowa, podkładka metalowa i wtedy nakrętka. Jak mamy to przykręcone, to kluczykiem dziesiątką dociągamy to tak dość mocno, ale tutaj uwaga, trzeba pamiętać, żeby nie przesadzać z dokręcaniem, bo no, łatwo może spód spłuczki pęknąć po prostu. Także dokręcamy do oporu, ale z wyczuciem, żeby no, nie przesadzić z tym dokręcaniem, bo no, w bardzo łatwy sposób możemy uszkodzić całą spłuczkę. Ta uszczelka stożkowa, ona się ładnie tam w otwór z drugiej strony dopasowuje i w ten sposób uszczelnia, że nie będzie żadnych wycieków. Teraz zakładamy uszczelkę między właśnie muszlą a spłuczką i prostopadle. Tutaj trzeba też zakładać i zwracać uwagę, żeby się uszczelka tamta nie przesunęła, nie przewinęła, bo przy spuszczaniu wody będzie cieków. No i tu jak widzicie od spodu zakładamy podkładkę metalową i tutaj są nakrętki takie motylkowe, czyli skręcamy całą spłuczkę z podstawą. No i z drugiej strony dokładnie tak samo. Od
tutaj musiałem sobie radzić jakoś z dwoma rękoma, bo z tej jednej strony dość mało miejsca było. Niektórzy całość montują z puczek i dopiero całą muszlę. Ja zawsze montuję po kolei. Tutaj też dość solidnie trzeba dokręcić, no ale też należy pamiętać, żeby nie przesadzać, bo to jest ceramika. Ja mam akurat, używam takiego specjalnego klucza do motylków, no nie tylko do śrub motylkowych, ale te śruby właśnie motylkowe, ten klucz mi idealnie ładnie się dokręca, wygodnie, także ktoś ma możliwość kupienia, używa często, to polecam. Z jednej, jak i z drugiej strony dokręcamy muszle już tak. W każdym razie no, nie powinna się przesuwać, wyginać, powinna być na sztywno połączona. No i mamy spłuczkę zamontowaną. Teraz oczywiście będzie trzeba założyć jeszcze zawór napełniający i po drugiej stronie założyć zaślepkę, które są zazwyczaj w komplecie. Tu jest po prostu na wcisk. Bo spłuczki mają z dwóch stron otwór, także z jednej strony po prostu zaślepiamy, a z drugiej, gdzie jest bliżej właśnie zaworka, przykręcamy zawór napełniający. I tutaj dokręcamy, no też oczywiście nie do przesady mocno. No i możemy założyć wężyk. Wężyk zawsze trzeba zakładać tak, żeby nie był załamany. Już ręką przykręcimy, to kluczem dociągamy, oczywiście z wyczuciem. Teraz będzie można puścić wodę, posprawdzać, czy wszystko jest szczelnie połączone. Czekamy, aż się napełni, czy zamknie się na odpowiedniej wysokości, żeby się nie przelewało. Jak mamy pełny, możemy spuścić wodę i sprawdzić przede wszystkim tutaj z tyłu, czy wszystko jest szczelnie połączone. Jeśli jest ok, można założyć dekiel. Zamontować przycisk. Tutaj jest wszystko ok, będzie można zamontować deskę. Czyli tak, śruba od spodu podkładka gumowa, w sumie uszczelka, to jest i uszczelka i antypoślizgowe, tak żeby ta deska nie tańczyła na tej muszli.
Ta uszczelka akurat idzie od spodu, czyli zakładamy te uchwyty do deski, a od spodu to wszystko skręcamy. I od spodu właśnie ta czarna uszczelka, metalowa podkładka i nakrętka. I zawsze najpierw dokręcamy tak palcami, ustawiamy deskę jak powinna być, a potem dopiero to wszystko dokręcamy do oporu. No i tak mniej więcej, tam oczywiście obsylikonowałem wokół muszli, między podłogą a muszlą, i tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, pani mnie właśnie poprosiła, żeby wymienić jeszcze klamkę, tak żeby z drugiej strony nikt nie mógł otworzyć. Czyli tak zwana potocznie klamka z gałką, czyli od wewnątrz, od mieszkania klamka, którą można otworzyć, i z drugiej strony taki sztywny tylko uchwyt, żeby nie można było otworzyć. I tą starą klamkę demontuję. Tutaj słabo to wszystko widać, no źle mi się kamera na głowie przesunęła i tak średnio to widać, za co przepraszam. Także no, nie zdawałem sobie sprawy, że to tak źle ustawiona kamera jest, ale chociaż tak z grubsza pokażę. No i tu jest właśnie od zewnątrz ten uchwyt, wiem, że słabo widać. I tu jak widzicie od wewnątrz klamka, to wszystko ze sobą skręcić. Tutaj nie było jakiejś tam wyjątkowo wielkiej pracy. Czyli od środka śrubę wkręcamy, tak żeby od zewnątrz, jakby ktoś chciał, tam było całkiem płaska nakrętka zlicowana z podstawą, także nie byłoby możliwości nawet wykręcenia od zewnątrz tej klamki. Także tam są otwory na przelot, że ze sobą są skręcone i tak mniej więcej. No z grubsza wiem, że paskudnie to wygląda, ale tak to mniej więcej wygląda. Z tej strony klamka, z tamtej strony uchwyt. No i teraz tutaj próba, zatrzasnęłem, pani otworzy, jest dobrze. No i tak, skończyłem na dzisiaj. Jest już ciemno, która jest po 7. Także jak widzieliście, kibelek założony. Silikon, tam jeszcze w międzyczasie dwa dni wymieniłem, tego nie nagrywałem, i tak jako bonusik to jeszcze tą klamkę pani wymieniłem, żeby tam od zewnątrz, tak jak mówiłem, no nikt nie mógł wejść, bo to tam starsza osoba mieszka i tam chodzą dziwne osobniki, łapią za klamki, także tam pani prosiła, żeby od środka, od zewnątrz, żeby nie można było otworzyć. Także na dzisiaj to tyle. Jak widzieliście, kibelek dosyć sprawnie, gładko poszedł. Nie było jakichś tam większych komplikacji. Kibel już, tak mówiłem, bezkołnierzowy, także porządny papier, wszystko ładnie spływa. Tamten na śmietniku historii. Także cóż, wracam do domu. Ja wam już dziękuję. No i jak zawsze, do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć.